Paweł Domagała, w Amazonii gra Mutka. Amazonia to jest historia dwójki młodych aktorów, tak naprawdę, którzy po szkole zderzają się z rzeczywistością. No i to jest historia o tym, że tak naprawdę młody aktor, ale myślę, że to ma się szerzej, że młody człowiek w Polsce, nie wiem, tak naprawdę nie ma wyboru i nie może robić tego, co tak naprawdę chce, tylko to, co jest mu narzucane przez tam rynek, przez toksyczną żywność i przez inne różne rzeczy. Nie wiem, czy mógłbym Amazonię porównać do jakiejś polskiej komedii czy tam filmowej, może do jakichś starych, takich, ale ja bym porównał ją bardziej do amerykańskiego kina, do takich komedii, które, nawet nie komedii, do takich filmów, które no, są komediami, ale podszyte taką nutką nawet tragizmu i goryczy. Nie ma w Polsce takiej sztuki jak Amazonia, poruszające w taki sposób taki temat i jest po prostu, przede wszystkim też jest bardzo zabawna i śmieszna i sympatyczna.